Proszę Państwa, dzień dobry w niedzielę, w godzinie 17:40. Zbieramy się i jedziemy. Nie ma lekko, proszę Państwa, trzeba się wziąć do roboty. Siedzieliśmy tutaj na parkingu, wypoczywaliśmy, jedliśmy obiadki, robiliśmy naleśniki, byliśmy w sklepie na spacerku, pozwiedzaliśmy okolice. Trzeba jechać, proszę Państwa, nie ma lekko. Jest, proszę ja Was, a Wy mnie, 30 stopni na dworzu. Dodam, że klima nie działa, więc lipka mała jest pod tym względem. Ale co? Jesteśmy dzielni i pojedziemy, no bo co mamy zrobić? Będziemy na 21:30 plus mała przerwa na siusiu. I sobie dojedziemy na miejsce bezproblemowo. Jedziemy cały czas autostradami, także teraz jesteśmy na A1 i będziemy tą A1 jeszcze długo jechać. Także bezproblemowo, proszę Państwa, auto stało. Musiałem je dzisiaj rano odpalić, bo akumulator nie był w stanie uciągnąć lodówki. To jest dziwne, bo auto odpala normalnie, bez żadnego ale lodówka nie chce się włączyć, no bo spada napięcie drastycznie i nika. Także wymyśliłem sobie, że jak wrócę, kupię sobie takiego jumpstartera, taki powerbank. On się ładuje przez port USB-C. Zajmuje mu to jakieś 3-4 godziny, tyle mniej więcej jeżdżę zawsze. To są baterie litowo-jonowe, one mają tam 30 amperogodzin, 30 watt-hour, coś takiego. No i można podłączyć coś, co ciągnie maksymalnie 10 amper, a moja lodówka ma 40 watt, więc spokojnie to jest 96 watt. Może być ściągnięte z powerbanku, a moja lodówka ma 45 watt. Także myślę, że spokojnie powinno się to uciągnąć. Także będziemy mogli sobie podłączyć tą lodówkę do tego, a to ładować tylko i wyłącznie z tej zapalniczki, która się uruchamia razem z silnikiem. Takim to sposobem nie będę rozładowywał akumulatora lodówką, a lodówka będzie mogła sobie spokojnie chodzić. Jeżeli oryginalne akumulatory do lodówek, które sprzedaje Yeti Cool, mają 7 amperogodzin i ona jest w stanie utrzymywać temperaturę 6 stopni Celsjusza, schłodzona wcześniej przez 20 godzin, no to taki akumulatorek 20-25 amperogodzin powinien w spokoju ją utrzymać przez cały weekend. Tak mi się wydaje, no nie? Także to będzie następny zakup. Już patrzyłem na stronce na Allegro, jakie możliwości są, co można kupić. Znalazłem kilka sztuk takich, co by mi odpowiadały. Także coś takiego sobie zakupimy i w razie czego, jakby trzeba było auto odpalić, no to mam jumpstartera, żeby go uruchomić, nie? Także myślę, że opcja dobra. Gorąco jest strasznie. Strasznie jest parno duszno, tak nie ma czym oddychać. Otworzyłem dzisiaj moje piwo bezalkoholowe. Drugą trasę ze mną jeździ. Na drugiej trasie ze mną jest. Także otworzyłem je dzisiaj, bo było bardzo gorąco, więc sobie przelałem do bidonu i sobie popijam. Jadę sobie i popijam. Zero, żeby nie było. Widzicie? Zero. To jest takie nasze ulubione z żoną. Ah.
jedziemy sobie 90 na godzinę, czyli 96 na budziku, 90 rzeczywistej, tak 90-91 pokazuje. Także sobie jedziemy, mamy 353 km. Także ze 3,5 godzinki będziemy sobie jechać. I tam z jakieś kilka kilometrów przed się zatrzymamy na jakimś parkingu. A rozładunek mamy na 8, także bólu nie ma. Mamy już trasę na jutro też. Mam jakiś załadunek z jedną paletą, gdzieś będziemy jechać, także nie ma też tragedii. Spodnie rano wybrałem, jak brałem prysznic. Już są prawie suche. Przywiązałem je tylko szkółówką, niech sobie wiszą dalej i sną. Wczoraj jedne portki wyprałem, dzisiaj drugie portki wyprałem. No i tak sobie na spokojnie jedziemy. Także zapraszam Was na miły odcineczek. No to co? Jodymy! Taki update sytuacyjny, proszę Państwa. 283 km jeszcze nam zostało. Są takie zwężki, ale na weekendy robią stówkę zamiast 80, także jest fajnie. Jedzie się trochę szybciej. No i tak sobie jodymy. Piekielnie gorąco, tak konkretnie gorąco jest, no ale co mamy do roboty. Klima niestety nie działa, ale jak jeszcze ciutkę chłodniejsze, to powietrze jakoś leci niż jak szybę otworzyłem, także jakoś próbujemy dotrzeć. No, teraz sobie z mamą rozmawiałem, za chwilę sobie zadzwonię do żony, za chwilę sobie zadzwonię jeszcze do kolegi i droga zleci, no nie? Słoneczko jeszcze świeci ładnie, więc proszę ja Was, a Wy mnie, 18:30 w tej chwili. Jest jakiś taki czuć minimalny wiaterek, ale to takie jest uczucie, jakby powietrze stało przed burzą, no nie? Takie duszne. Kilka godzin temu się kąpałem, a najchętniej bym skoczył z powrotem pod prysznic. Trzeba się przyzwyczajać, będzie coraz cieplej. W końcu to już 3/4 maja minęło. Zatrzymaliśmy się na parkingu na chwilkę, bo był korek straszny, jakiś wypadek musiał być. No i jedziemy sobie na spokojnie dalej. O, właśnie komara zabiłem. Rozmaślił mi się na ręku. No, w każdym bądź razie
wracałem może za jakieś pół godziny. Napiłem się zimnej kawy, takiej mrożonej Starbucksa. No, napiłem się trochę wody. Zadzwoniłem na chwilę do żony i korek się skończył. Okazało, że nie ma korku. No to jedziemy dalej. Po co stać w korku? Jak można sobie spożytkować, się zrobić? No nie? No. No i jedziemy sobie dalej. Proszę Państwa, jedziemy sobie dalej. Temperatura już trochę spadła, jest 25 stopni teraz, ale przy 30 to pływałem. Trzeba tą klimę nabić, bo po prostu się nie da. No i wiatraczek sobie muszę wziąć na następną trasę, taki do góry, do kurnika, żeby sobie włożyć, żeby dmuchało. Mam taki na USB z akumulatorem. Po naładowaniu do pełna on może na wolnych obrotach chodzić 8 godzin. Także przez noc akurat. No i muszę sobie siatkę na komary kupić też. A znowu wydatki, proszę Państwa. No, patrzyłem za tymi jumpstarterami teraz jeszcze. Chcę go wykorzystać jako taki bufor, żeby można go było ładować, a podłączyć lodówkę do niego, jeżeli by to miało tam, nie wiem, pisze, że na 7 amperogodzinach na akumulatorze, takim oryginalnym, tak jak mówiłem wcześniej, Yeti-Kun, lodówka podtrzymuje temperaturę 20 godzin, więc jeżeli taki był 22 amperogodziny, ładowany przez port USB-C, to by to miało ręce i nogi, bo bym mógł sobie ładować podczas jazdy, a to pisze, że ładuje się 4 godziny do pełna. No to 4 godziny to zawsze jadę. No, no i lodówka by schodziła na nim, nie miałbym potem stresu, że rano nie odpalę auta albo coś. No częściej się załącza w lato niż w zimie, no nie? Lodówka. Także muszę coś wykombinować. Druga opcja jest taka, że wezmę sobie po prostu, mam tych akumulatorów jeszcze od roweru, jak robiłem, zrobić sobie taki, nie wiem, 3S, ale taki konkret, na przykład, nie wiem, użyć do tego 10 akumulatorów, czyli 30 akumulatorów, taką małą walizeczkę sobie zrobić. Są moduły 3S USB-C ładowania. Do tego podłączyć balanser taki 40-amperowy i na wyjściu balansera podłączyć normalnie wtyczkę gniazdo zapalniczki. Wtedy sobie lodówkę podłączyć do tego. Ile się naładuje podczas jazdy, no to się naładuje. A kiedyś w przyszłości można podłączyć do tego taki, nie wiem, mały panelik słoneczny 20-watowy czy tam 50-watowy, przykleić normalnie na plandekę u góry, żeby doładowywać to. Też by miało jakieś zastosowanie, nie? Tak sobie liczę. No jest opcji wiele takich do ogarnięcia. Jakbym sobie taką walizeczkę zrobił, to mógłbym sobie przez fornicę jakąś 300-watową czy 500-watową kupić. I wtedy na przykład, nie wiem, mały czajnik bezprzewodowy, czy ryżu, czy coś. No bo mam tych akumulatorków 2000 mAh. Mam ich z 80 sztuk. To taki mógłbym sobie konkret zrobić.
przemyślę to. Mam czas. Jutro sobie zamówię tego, ten balanser i ten do ładowania, bo to najtańsze jest. Balanser taki 40-amperowy, zwykły, to można kupić, nie wiem, za 20 zł. Ten port USB-C do ładowania 3S, on też grosze kosztuje, bo tam za 12 zł go widziałem. Wskaźnik naładowania akumulatora taki, żeby mieć po prostu 3 diody i przycisk, żeby wiedzieć ile jest, jak to jest naładowane, no to też grosze kosztuje, to chyba 5 zł kosztuje. Akumulatory mam, walizeczkę jakąś zrobić i miałoby to sens, proszę Państwa. Że będziemy kombinować. No tak jak mówię, taki 20 W panel słoneczny nawet dostawić za przednią szybę na weekendzie jak stoję. Niby 60 W ciągnie lodówka przy pełnym obciążeniu. No to też jest termostat tam, no nie? To nie chodzi 60 W non stop. Tam włącza się na 10 minut, na godzinę, no nie? Także nie ma tragedii pod obciążeniem. Także nawet taki 20-watowy panel by wystarczył, taki mały. Jest, proszę Państwa, opcja. Jest opcja. Chcę to wykorzystać i zrobić. No bo teraz lato idzie. Ta lodówka będzie chodzić pełną parą, no bo dzisiaj było 30 stopni. A odpalać auto dwa razy dziennie na pół godziny, no to szkoda paliwa. A tymczasem zostało 227 km do parkingu, który jest oddalony 5 km od rozładunku 30. Także na spokojnie sobie pojedziemy. Niby tam na 22.30 powinniśmy być. Jest godzina 20.16 już. Ale tak jak mówię, jestem wyspany, wypoczęty. Dzisiaj wstałem o 9 rano. Jak nigdy. W nocy patrzyłem, ma być 16 stopni tutaj. Także też będzie duszno i gorąco. Teraz to się pewnie do kurnika nie da wejść. No. Pomyślimy, zrobimy, zobaczymy. Jodymy, proszę Państwa, jodymy! Szyba mi się robakami rozpaprała, a była taka czyściutka, tak ją pucowałem. Zostało nam 52 km do parkingu, albo 66 do rozładunku, który mamy o 8 rano. No i tak sobie jedziemy. Dosłuchałem do końca bajek dla dorosłych z RNF FM. O środce Marysi. A teraz sobie słucham Gypsy Kinga.
mam jeszcze 20 GB internetu, który będzie działał do pojutrza. Więc trzeba to jako wykorzystać. Więc sobie słucham muzyczki. No i sobie jedziemy. Nic się zbytnio nie dzieje. Droga równa, w miarę. Korków nie ma. Były może ze 4 ciężarówki, może 5. I tyle. I tak widzicie. Zeszła już temperatura, jest 20 stopni na dworzu. Godzina 22:09. I za 50 km zjeżdżamy na parking. I idziemy śpać. Paciorek, siusiu, ząbki i spanko. No, także został taki mały rzucik beretkiem. Rano trzeba będzie wstać i jechać jakieś pieczywko kupić, bo nie mam już nic, żadnego pieczywka. Także to rano będziemy ogarniać. A tymczasem sobie jodimy. Dotarliśmy na parking. Jest godzina 23:04. Niby tam jest miejsce, żeby tam zostać i zaparkować sobie i żeby było wszystko dobrze, ale jak będzie pełno, to gdzie będę spał? A tutaj jest cichy parking, kilka samochodów, spokojnie. Rano wstaniemy i sobie pojedziemy tam na miejsce i tam sobie zjemy śniadanko i z toalety skorzystamy. A tutaj mamy w sumie 13 km, 13 minut pisze nawigacja, także tragedii nie ma na rano. A tak jak mówię, rozładunek na 8, także na spokojnie. Także dobranoc, spokojnych snów, miłego dzioneczka, zależy kiedy to oglądacie. A ja, ząbki, siusiu i spanko. Dobranoc, pozdrawiam.